Juj, wspomnij, Juśku, miasto nasze ukochane. Żalona jest stare rany, gdy zawiosło patę. Morysanskie to tango, spod karpackich wyszytów. Piękne tango niedawno nie dawało mi spać. Morysanskie to tango, spod karpackich wyszytów. Piękne tango niedawno nie dawało mi spać. Ulica Mickiewicza, to jest centralna ulica. Gdzieś do 95 roku to jeszcze było 17 polskich rodzin. Na dzień dzisiejszy tu się zostało 3 polskie rodziny, które obchodzą święta, normalnie kolacje robią, bo myśli, polskość zawsze jest przyzwyczajona do kościoła. Bo nie, jak nie, był kościół, zachowała się polskość. W Borysławie nie było kościoła, w mniejszej liczebności ta się polskość zachowała. No na dzień dzisiejszy to parafia, tak myślę, że liczy gdzieś koło 200 rodzin polskich. No i co w zachowaniu z polskością? Język polski do dziś dnia to jest w 3 rodzinach. Gadają do dziś dnia po polsku. A reszta rodzin to mieszanych? Reszta rodzin mieszanych, no i w większości to są starsi ludzie, którzy już wymarli, ktoś się pożenił, to już gadają wyłącznie po ukraińsku. W kościele u nas tylko język polski. Najstarsza Polka to jest pani Krystyna Kurpil, która dzisiaj obchodzi 98 lat. To jest najstarsza Polka, no my się nawet i w tym regionie, bo nie wiem, czy tu gdzieś jeszcze jest taka osoba. To jest człowiek, który, choć męża miała Ukraińca, ale oni w domu rozmawiali wyłącznie po polsku, dzieci chrzczone w kościele, wnukowie chrzczone w kościele, rozmawiają w domu wyłącznie po polsku. Która, to jest taka kobieta, która... I była przy pomocy w budowie kościoła, na każde zawołanie to była pani Kurpilowa. No to jest taki człowiek, legenda już powiedzieć. Cała moja mama, rodzina i tato byli Polaki, ale tato mój robił tam u hrabiego, a mamy Pola i moich rodziców i tego hrabiego Pola to byli takie koło siebie. No i tak oni tam razem żyli. I to było jeszcze tam w Rowieńskiej oblasti. Na Wolinie? Międzyrz miasto. Borysławiu na Woliance przy kościeli pięknie, a na placu samym centrze robarze. W początku kościół był, a później już nie stało kościoła. Z kościoła te wszystkie rzeczy gdzie się podzieli, ja nie wiem, tylko przyszła do nas sąsiadka, prawdzie ona była Ukrainka i mówi, u mnie do niej przyszedł mężczyzna, jego też znam, Ukraińcy był. I mówi, jak chcecie, idźcie do kościoła, bo to na Wolance był. Tam na strychu jeszcze się zostało parę tych figur, zabierzcie, bo my powrzucamy w przepaść. No i poszła ta sąsiadka i mówi do mnie, żeby ja z nią poszła. Ja z nią poszła, poszliśmy po te obrazy, oni nam tam, prawda, ten mężczyzna figurzy, no. Ściągli nam na dół, tam Pan Jezus i Matka Boska to byli w ołtarzach. Matki Boskie z boku i Pana Jezusa po środku, Barbara była. Tak ona mówi do mnie, no, Pani niech bierze Pana Jezusa, ja wezmę Matki Boskie. Ja mówię, oni żyli, raz żyli razem, nie chcę, żyją dalej razem, ja ich rozłączać nie będę. I ja wzięła Świętą Terezę. W Borysławie Polakom życiem było dobrze, bardzo dobrze, że jedno drugiego tak chodzili, co trzeba było. Nie było, że ty Polak, a ty Ukrainie, że ty takie. Niektórzy Ukraińcy po ukraińsku rozmawiali z Polakami, a nieraz po polsku, jak mogli.
ale źle nie było z Ukraińcami. W domu my rozmawiali po polsku, do szkoły mama przychodziła tu też do nauczycieli, tam czy na zbory, tu my się nie krępowali, my rozmawiali po polsku. Ja w pracy pracowała, kto do mnie dzwonił, czy siostra, czy mama, czy kto po telefonach, my rozmawiali po polsku, my się tego nie wstydzili nigdy, nikt nam nie zabraniał. Cała nasza rodzina taka była, że wszystkie po polsku. Nikt nam nie zabraniał, robimy święta polskie i ukraińskie, bo mężem mamy Ukraińców, to robimy i polskie święta, i ukraińskie święta, żeby nie było krzywdy. Rozumiem, rozmawiam po polsku. A pan jest miejscowy, tak? Tak, z Borysławski. No, jak pan potłoczony? Czy pan jest Ukrainiec? Jak rodzina to odbierała? Dobrze. Przeciwko nie był, nikt nie był. Wszystkim się zgadzali. Czy nie ma takiej różnicy, że polska, ukraińska rodzina? Nie, różnicy nie było. Dzieci wychowane tak. Ze mną rozmawiały po ukraińsku, z żoną po polsku. Miała 10 wnuków, 20 prawnuków, ale jeden zmarł 3 lata temu, to 19 się zostało i 6 praprawnuków. Jak pan Bóg da, tak będzie. No ale ja nie wiem, czy ja już dożyję, czy nie. Ja im zawsze życzę. Daj Boże, byście żyli tak jak ja, żeby wam gorzej nie było. No żeby tak żyli dobrze, jak ja żyła swoim mężem. I z całą swoją rodziną. Borysławiu, raj i życie, tam się można panem stać. Tylko jedno jest przy słowie, daj Bóg ręce, żeby kraść. Tylko jedno jest przy słowie, daj Bóg ręce, żeby kraść. Ja do Niemiec nie pojadę, bo tam dają marmoladę. Borysławiu, raj i życie, co godzina w mordą bicie. Я уродзена в Подбужу. Моя мама була панська кухарка з Бісковіць. З Самбора. Так, за Самбором. Так. А тато з Подбужа. Мама рідко умерла, молода умерла, 48 років мала. Ой, як умерла. А я ще зустав... Тато пошит до другої кобіти, а я ще зуставила тут, вдома. Już poza 60 lat. 60 lat, jak ja po polsku nie rozmawiała. Z dziećmi nie, bo dzieci chodzili do szkoły. To nie trzeba było z nimi. Jak zaczęli w Polsce, w Głubczycach, w Katowicach, w Gazowicach. Ja mam, miałam już nie ma, bo oni wszyscy ode mnie starsze kuzyny i poumierali. No, a te młode, oni już mnie nie znają, nie? Ja jeździłam do Polski. Ja jeździłam 2 razy do Polski. Do Głubczyc jeździłam, w Katowicach byłam, w Gazowicach byłam. Byli ciężkie czasy. I był nawet... z Podbórza taki dyrektor szkoły, że nie wziął nas o 7 roku do szkoły, bo mówili, że my Polaki. A do szkoły to już w czasach sowieckich. Tak. Ale później, jak ja już poszła, to ja poszła na 8 roku, ale jego pamiętam, bardzo pamiętam jego, to nic złego. Mi nie robił. Jak mi kiedyś coś ktoś mówił, bo było takie, czemu nie, że mi ktoś mówił, o, że ty tam Polaka, Polaczka, czy no, mam taka sąsiada, z nią tak źle żyje. O, ale ona tutaj nie żyje, ona tutaj ma tylko taka dacza i pole, to ona mnie nazywa Mazurka. A jak mi ktoś mówił coś takiego, to ja mówię, chcesz, ja ci dokumenty pokażę. Ja jestem Ukrainka. No a co zrobić? Pani już ma kartę Polaka? Ja nie. Teraz wyrabiamy. Nie, oni wyrabiają kartę. A pani próbowała już wyrobić sobie kartę? No niech pani powie.
jej córka z mężem zawiezie mnie do Lwowa. I co trochę przyjechali, bo ja bali, żeby ja nie umarła. I mówią, jak wy? Ja mówię, trochę jechała, trochę spała. Rozmaicie, przyjechali my do Lwowa, przyjechali. Tam nas nie puścili, nie puścili nas. I my się wrócili, ja więcej nie jechała. To pani nie było konsulacji. Teraz wnuka coś wyrabia i ona coś wyrabia. O. A pani będzie teraz jeszcze raz, tak? Ja już nie pojadę, już nie. Ja nie mogę jechać, chyba bym krowy zabrała. Dwa roki temu 30 gradusów na dworze, a ja w Borysławiu z mlekiem. Myślę sobie, czy ja jeszcze coś mogę, a tego roku ja już nie jeździłam. Ta zima była ciężka. Duży śnieg, tu nie ma drogi. O. A później mróz był, zimno. Pewnie ja już stara się robię, proszę pana. A ja bym nie chciała być starą. Погнала волки на Буковины, взяла за собой скрипцы едины. Там грала, спевала, и те свои сивые волки пасала. Пасла и пасла, аж погубила. Что ж я несчастна бенде робила? И ходи, и плачи, кеды свои сивые волки забаче. Услышал я еще плач нарекания и пришел до не на ей волане. Девчину, что ти то, певне твои сивые волки заенто. Жебись мне я еще волки одналяс, дала бы им тоби целуса зараз. Як зараз, так зараз, 77 разы раз по раз. Полетел я еще на Буковины, одналяс волки отдал девчине. Девчину, волки маш, обіцалась дай целуса, дай зараз. Дала бен тобі з найвеншої хенці, але чим мамуся посіння кренці. Дівчина, циганка, обіцяла, а не дала шахрайка.